Cześć, witajcie. Dzisiejszy odcineczek porozmawiamy troszeczkę na temat ciekawego urządzenia do słuchania muzyki, ponieważ w pracy nie tylko pracujemy, ale również właśnie możemy sobie posłuchać muzyki. Przynajmniej ja słucham muzyki na bieżąco, nie tylko w pracy, ale również poza pracą, bo po prostu to umila i wtedy naprawdę praca fajnie płynie. Dedra wypuścił fajny model radia budowlanego, który naprawdę jest bardzo fajnych parametrów i dzisiaj troszeczkę na ten temat porozmawiamy. Tutaj mamy puste pudełeczko, radyjko stoi tam, już go przynoszę i będziemy co nieco rozmawiać. Radio, zasilanie akumulatorowe lub sieciowe. Mamy tutaj oczywiście Dedra SAS plus AL, czyli jedna bateria, wiele możliwości, jak ja to mówię, ale również mamy zasilacz w zestawie, który również możemy używać do słuchania. Mamy zasilacz, mamy baterię, mamy radio. Radio prezentuje się, jak widzicie, bardzo fajnie. Mamy naprawdę tu spoko jakość. Mamy kilka fajnych tematów, których nie ma na przykład u konkurencji. Wygodna rączka, którą możemy sobie tutaj nasze radio transportować. Jak widzicie, radyjko troszeczkę podobne do jednego producenta, ale dzisiaj na tym nie będziemy się skupiać, skupiamy się na radiu oraz parametrach. Mamy tutaj 2x8 W głośnik wysoko i niskotonowy. Ja powiem Wam ciekawostkę, zajrzałem do środka oczywiście do tego radia, bo mnie korciło i tutaj mamy 2x po 10 W, więc jest lepiej niż myślałem. Mamy funkcję ładowania 5 V, przepraszam, 1 A z tyłu w klapie, tutaj w naszym sercu, gdzie wkładamy baterię. Również mamy tutaj pyk, zobaczcie. I tutaj mamy wejście na nasze wejście USB, a tutaj w klapie mamy opcję na telefon. Bardzo fajna opcja. Gdzie jest mój telefon? Sprawdzamy. Mój Hammer, z tego co pamiętam, mieścił się. Mieścił się na styk, ale się mieścił, więc sprawdzamy. Hammer się mieści. Hammer Blade 3 się mieści, jakby co. Nie należy do małych. Jest bardzo duży. No i mamy wejście na baterię, tak? Jeżeli chodzi o czas na baterię, jest bardzo, bardzo wydajny. Na 4 czy 5 śmiało cały dzień gra. Ja używam 2 i przy niemaksymalnym ustawieniu głośności też spoko czasowo gra. Bluetooth 5.0 do 10 metrów. To jest, za chwilę sprawdzimy, jak to Bluetooth działa. Nie zauważyłem, żeby Bluetooth gdzieś przecinało, przewijało się, gdzieś odbiegało od jakości, nie przerywało. Mamy funkcję tutaj zegara, obudowa budowlana, DAB+, który działa, wiadomo, na wsiach tak słabiej, ale w niektórych miastach naprawdę spoko działa. 10 języków możemy tutaj ustawić sobie. IP54, tak jak mówiłem. I tutaj mamy, o, jeszcze tutaj mamy częstotliwości, oczywiście DAB, 174, 240 MHz. Bluetooth 5.0, tak jak mówiłem, wyświetlacz ciekło krystaliczny o wyższej rozdzielczości, lepszej ostrości barw w porównaniu do wyświetlacza LCD, czyli tu mamy podświetlenie, wyświetlacz taki alokolorowy, powiem Wam, że naprawdę spoko. Zegar, alarm, to wiemy, port, jack, 3,5 mm aux in USB. Czyli tu z przodu mamy jeszcze wejście na auxa, voilà, schowany pod zaślepko. I tutaj mamy wejście do naszego zasilacza, żeby nie działać na baterii, co nie? 2x8 W, IP54.
zasilacz w zestawie. Oczywiście 3 lata gwarancji. Dobra. Tak to wyszło. Zobaczcie jeszcze z bliska, bo tak nie pokazywałem. Mamy jeszcze tutaj antenę od boku. Fajnie, bo antena nie jest wbudowana, tylko jest antena po prostu odstająca, tak jak w zwykłych radiach. Czyli tutaj sobie ustawiamy. Antena gumowa, ogumowana, więc elastyczna, więc nie ma co się martwić, żebyśmy ją po prostu wyłamali. Zobaczmy, tak się prezentuje nasze radyjko. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie. I od przodu mamy, tak jak mówiłem, wyświetlacz czysto krystaliczny. Wkładam baterię. Bateria do włożenia z tyłu. Mamy wejście dedykowane. Wejście jest fajne, bo wejście jest uszczelkowane. Więc IP54. Tutaj mamy uszczeleczkę w koło. Zamykamy, dociskamy i klap siedzi. Włącznik od przodu, duży, czytelny włącznik. Pyk. I już nam się radyjko odpala, jak widzicie. I w tym momencie włączony od razu od automatu jest Bluetooth. Z automatu jest Bluetooth, więc połączymy się z tym Bluetooth. Już się łączymy. Odpalamy. I sobie coś posłuchamy. Co mogę tak szczerze mówiąc powiedzieć o tym radiu, jeżeli chodzi o jakość stacji, to jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, ponieważ tutaj w moim warsztacie odbiór stacji jest naprawdę fatalny. To radio jest jedynym radiem, jakie posiadam, które tutaj odbierają jakieś stacje. Nie to wiadomo jakieś tam super mega stacje, ale dwie stacje odbiera bez żadnego problemu. Jest tutaj, mamy radio SSL radio połączone. Tutaj również pisze connected. Jeżeli chodzi o stalówkę, skalówkę głośności mamy od 0 do 16. Tutaj pokrętełkiem. I tutaj pokrętełkiem sobie, zobaczcie, regulujemy od 0 do 16. No i co? Włączymy coś. Włączymy coś, posłuchamy jakieś muzyczki. Zobaczycie, jak to gra, a powiem wam, że gra naprawdę bardzo dobrze, bym powiedział, że gra. Nie, no w sumie to było dobre. Mamy oczywiście na maksa głośność i teraz sobie posłuchajcie. Wiadomo, że jakość dźwięku nie będzie taka, jak byście słyszeli to na żywo, ponieważ jest to z mikrofonu, ale uwierzcie mi, że jakość jest naprawdę ok. Na szóstce mamy. Jak słyszycie, bas jest naprawdę bardzo fajnie odczuwalny. Słychać bardzo wyraźnie ten basik. Oczywiście tutaj mamy equalizer, który możemy ustawić pod własne potrzeby. Więc w tym momencie my decydujemy, czy chcemy mieć mniej basu, czy więcej basu, czy więcej wysokich, czy niskich tonów. Ale jak słyszycie, naprawdę jest to dobra jakość dźwięku. I chyba to jest jedno z nielicznych radii, które przy maksymalnej głośności głośniki nie charczą, nie trzeszczą. Więc tutaj jest naprawdę bardzo duży plus. Zmienimy troszeczkę styl muzyczki. Na przykład coś na lajcie. Zgłośnimy trochę. 10 stopni głośności. Pięknie grają te głośniki, naprawdę jestem pod wrażeniem, a zobaczmy coś jeszcze lepszego. Szukamy coś innego. Coś z basikiem. Takie odprężające.
szukamy czegoś innego. Więc powiem Wam, że naprawdę bardzo duży plus dla Dedry za opcję fajnego przesterowania dźwięku. Oczywiście są tu jakieś standardy typu rock, pop i tym podobnie, ale tak jak mówiłem, jest to naprawdę dobra opcja na dobre odzwierciedlenie dobrej muzyki. Teraz troszeczkę takiego takiej muzyki rytmicznej, więc wysokie tony i niskie. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do. The Więc jak widzicie, głośność jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Sprawdzimy jeszcze na maszynie może decybeli, jak mi się uda ją uruchomić jednocześnie, to sprawdzimy jak najbardziej, bo mam taką aplikację. Sam jestem ciekaw, jak to zadziała, co nie? Działa. Działa, działa. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Maksymalny zapis to jest 87 dB. Czy to jest dużo, czy to jest mało? W tym momencie, jak widzieliście, decybele były mierzone od przodu, nie od boków głośników, bo prawdopodobnie byłoby to o wiele, wiele mocniejsze. Dobra. Nie wiem, jak to głośnik będzie zbierał, tak szczerze mówiąc, ponieważ mogą takie przerywania powstawać podczas redukcji obrabiania dźwięku na głośnikach później po filmiku, ale myślę, że całkiem fajnie to odzwierciedliło, co chcę po prostu Wam po prostu przedstawić, włączając tą aplikację. Jest to naprawdę fajny temat, jeżeli chodzi, tak jak mówiłem, o radyjko. Teraz przejdziemy ogólnie na typ radio. Mamy tutaj typ mod, gdzie przerzucamy się między trybami. Mamy DAB+, tak jak mówiłem. Mamy FM, który, tak jak mówiłem, jestem pod wrażeniem, że w ogóle, że tutaj gra, co nie? To jest szok. Że naprawdę grają dwie stacje, grają bez żadnego problemu, co u mnie w warsztacie jest tak naprawdę bardzo, ale bardzo rzadkie. I tak jak mówiłem, mamy jeszcze Bluetooth oraz AUX. Po wyłączeniu możemy ustawić sobie zegarek, ustawić czas. I tutaj będzie po prostu to było, będzie po prostu w trybie uśpienia i będzie sobie działać cały czas, więc zawsze będziemy mogli na ten zegarek po prostu w warsztacie zerknąć. Trzeba wziąć pod uwagę, że to pobiera w tym momencie prąd z baterii. Więc jeżeli mamy w warsztacie, to proponuję po prostu przerzucić sobie na zasilacz. Tyle w temacie.
Oczywiście zapis stacji i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego omawiał, ponieważ jest sporo tych filmików już na YouTubie odnośnie właśnie tych parametrów wszystkich i tak dalej. Ja po prostu tak wykonałem swoją recenzję z grubsza i uważam, że jeżeli chodzi o jakość do ceny, w tym przedziale cenowym na dzień dzisiejszy nie ma lepszego radia na rynku. Oglądałem różne recenzje, różne filmiki, różnych komentarzy i tak dalej, i tak dalej. I jestem troszeczkę innego zdania, ponieważ gdy to radio pięknie ustawimy, a tak jak mówimy, mamy equalizer, to radio potrafi grać naprawdę fajnie. I bardzo duży plus, nawet przy maksymalnej głośności tutaj po prostu nic nie charczy. Dajcie znać w komentarzach, co o tym radiu sądzicie, co sądzicie ogólnie o serii SAS Plus AL, czy używacie, czy polecacie. Dla mnie jest to jedne z najlepszych na rynku w tym momencie, jeżeli chodzi właśnie jakość do ceny. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, do następnego. Cześć!